Tomek, cóż, w przekroju tych dwóch spotkań można się pokusić o ocenę taką, że Miedź była zespołem nieco lepszym, natomiast to Arka zagrał półfinale. Nie wiem, czy zgadzasz się z taką opinią. No, taka piłka jest brutalna. Mamy sytuację od 20 którejś minuty w Gdyni, gdzie gramy w przewadze jednego zawodnika, stwarzamy sytuację, nie potrafi nic spaść. Sędzia pomaga troszeczkę Arce z drugą żółtą kartką dla Kuby Chrzanowskiego. No a dzisiejszy mecz, no sami Państwo widzieli, no staramy się grać cały czas piłką, stwarzamy tę sytuację, dochodzimy do środkowań, do strzałów, no bramka Arki jak zaczarowana, no a cóż, no chyba brakło koncentracji, wpadła jedna, odkryliśmy się, wpadła druga i tak jak Pan powiedział, niestety nie dla nas będzie ten półfinał, szkoda, bo należało nam się z przekroju tych dwóch meczów, byliśmy myślę zespołem lepszym, no ale taka piłka jest okrutna, że niestety czasem nie lepszy wygrywa, a skuteczniejszy. To jest tak trochę, że gdybyście grali w pełnym składzie, to te losy dwóch meczów były inaczej, czy to tak nie można rozpatrywać w tych kategoriach? Nie można rozpatrywać, mamy wyrównaną kadrę, jest 20 kilku zawodników, jest rywalizacja na każdej pozycji, kto nie gra z powodu kartek, kto nie gra z powodu kontuzji, są zastępcy, myślę, że oni też się dobrze sprawują, co zresztą było dzisiaj widać. Czy powiedzmy po zejściu Zbyszka Zakrzewskiego, Patryk Szymański, który nigdy nie grał na ataku, wszedł na dziewiątkę i pociągnął ten mecz. Myślę, że no, czego nam zabrakło? Szczęścia i może, nie wiem, jakiejś opatrzności Bożej. Byłeś jednym z najlepszych piłkarzy na boisku, praktycznie bezbłędny w defensywie, ale to taki dla sportowca, dla piłkarza trudna chwila, no bo to chyba trudno się z tego cieszyć. No jeśli pan tak uważa, to dziękuję bardzo. Ja myślę, ja jestem bardziej krytyczny co do swojej osoby, ale nie przyszedłem tu rozmawiać o tym. No ciężko mi coś powiedzieć na temat tego meczu. Byliśmy w niebie, jesteśmy teraz w piekle i obudziliśmy się z ręką w nocniku. Także tyle mogę na ten temat meczu powiedzieć. Dziękuję.